Zwróćcie Państwo uwagę, że jeszcze niedawno przecież był ten program rządowy związany z ogradzaniem całego kraju przed zwierzętami, przed świniami, które są ze wschodu, dzikimi, dzikami, które mogą no tutaj zagrozić naszym zwierzętom. I tam ogrodzenie było skutecznym sposobem ochrony zwierząt, tych naszych gospodarskich zwierząt przed chorobą ASF. Tutaj mamy ogrodzenie z czterech stron, mamy obiekt monitorowany, kontrolowany, mamy zwierzęta dobrze odżywione, żyjące bezstresowo, bo są to zwierzęta, które nie boją się już nawet myśliwych. Te zwierzęta na pewno są w dużo lepszej kondycji niż nawet powiedzmy, jeśli chodzi o odporność, nawet świnie, które są hodowane, wiemy w jakich warunkach. Nie dajmy się zwariować, nie zabijajmy zwierząt, które są zdrowe. Pan wpuści go do środka? Nie, do środka nie puszczę. Dlaczego? Dlaczego nie? Dlaczego? Dlaczego? Że on chodzi po ogniskach zarażonych z ASF-em. Ma kontakt z dzikami ASF-u. Skąd ja mogę wiedzieć, że on powiedzmy po takiej kontroli, nie wiem, zdezynfekował się, umył się, podmył się i nie wejdzie teraz do zagrody i nie wprowadzi mi tego? Czyli pan twierdzi, że to powiatowy lekarz weterynarii może sprowadzić ASF tutaj do środka, no bo, tak naprawdę. No, no bo ma kontakt z tym. Żeby inaczej, nie powtórzyła się sytuacja z Hajnówki, gdzie się media zainteresowały wtargnięciem inspekcji na posesję i wybiciem kilku dzików. Tu mamy dużo większą skalę, mamy ich około 70. Przepisy prawa są takie, że nie muszą podejmować decyzji o zabijaniu, mogą wprowadzić tutaj bioasekurację, mogą wprowadzić badania kliniczne, obserwacje, co nie jest wygodne, bo łatwiej zabić. My dajemy taki też wariant inspekcji weterynaryjnej, że przyjdzie nasz lekarz weterynarii pobrać od zwierząt krew do badań, żeby wykluczyć ASF. Jeżeli to przyjmie, to takie działania będziemy prowadzić. Jeżeli nie, to znaczy, że nie jest nastawiony na współpracę. A mógł... Zyskować, dobrze? To ten łajza jest? Ten wokulara? Tak. Wygwizdać go zaraz, go tu taczkę przywiozę, wywieziemy. Łajza. Inspekcja weterynaryjna jest organem, który upoważniony jest do kontrolowania warunków utrzymywania zwierząt w gospodarstwach. Super. Nie mamy podstaw do tego, żeby dzisiaj zwierzęta badać. Aha. Mamy sprawdzić, czy są identyfikowalne, czyli da się potwierdzić, co to za zwierzęta, skąd się wzięły, odkąd tu przebywają i sprawdzić, czy są warunki techniczne i organizacyjne, czy to gospodarstwo jest w stanie zabezpieczyć się przed wniknięciem wirusa. A kiedy Państwo ostatni raz pobieraliście próbę od osobnika, który myślał, żeby być zakażony ASF-em? Pobieramy od każdego dzika znalezionego na drodze, odstrzelonego. Kiedy Państwo to ostatni raz robiliście? Pan i Pani? Dzisiaj pobieraliśmy próby. Także że... ja nie widzę podstaw na obecną chwilę, żebyście Państwo wchodzili tam ze względu na to, że możecie przynosić afrykański pomysł na ubranek. To jest Pana.